Cześć! W tym tygodniu w Easy Languages rozmawiamy o idiomach. Każdy kanał przygotowuje odcinek na temat jednego idiomu z ich języka i my opowiemy Wam o idiomie nie mój cyrk, nie moje małpy. Powiemy Wam, co on oznacza, jak się go używa, a także z pomocą naszych przyjaciół z różnych krajów postaramy się pokazać Wam inne związki frazeologiczne, które funkcjonują w różnych językach w podobnym znaczeniu. Nie mój cyrk, nie moje małpy to taki idiom, który oznacza nie mój problem. Zazwyczaj mówimy go do osoby, która przychodzi i żali nam się na jakiś swój problem i oczekuje od nas jakiegoś rozwiązania, a my nie chcemy mieć z tą sytuacją w ogóle do czynienia. Ale trzeba pamiętać o tym, że słowo małpa i cyrk mają takie dosyć pejoratywne zabarwienie w języku polskim, dlatego zazwyczaj używamy tego idiomu, kiedy uważamy, że problem innej osoby jest błahy albo w ogóle nie powinniśmy się nim zajmować. O pochodzeniu tego idiomu dowiemy się z książki Skrzydlate słowa, którą napisali dwa językoznawcy, Markiewicz i Romanowski. Piszą tam, że prawdopodobnie po raz pierwszy ten zwrot został użyty w 1993 roku przez Ireneusza Sekułę. Ireneusz Sekuła był wówczas posłem na Sejm. Był on członkiem partii SLD, która miała wówczas bardzo silne korzenie postkomunistyczne i w ten właśnie sposób, nie mój cyrk, nie moje małpy, skomentował on rząd Hanny Suchockiej. Hanna Suchocka z kolei była premierem i pochodziła z obozu solidarnościowego, wolnościowego, więc były to grupowania wówczas opozycyjne. Możemy więc sobie wyobrazić, że tym właśnie zwrotem Ireneusz Sekuła chciał wyrazić swój wyraźny dystans i dezaprobatę wobec tego, co się dzieje w polskim rządzie. Współcześnie ten idiom jest już zupełnie oderwany od polityki. Popatrzcie, w jakich kontekstach można go użyć. W czwartek, ostatni, musiałam nagrać filmik z dzieciakami, z udziałem dzieci. Ten promocyjny. Tak. No i po pierwsze jakby zaprosiłam w ogóle dzieci pracowników, moich kolegów i koleżanek do pracy, żeby przywieźli własne dzieci. Pierwszy jakby problem był taki, że te dzieci były w różnym wieku. Drugi problem był taki, że... No i wszystko byłoby spoko, gdyby nie ta pogoda. No po prostu goniłam się, jeździłam tam i z powrotem. Nawet na jednym nagraniu ja mam, że dziewczynka puszcza bańki mydlane i tam widać, że pada. Myślisz, że to w montażu da się jakoś podkolorizować, żeby tego nie było widać? Nie mój cyrk, nie moje małpy. I co, i dzisiaj chcesz robić tą sesję zdjęciową, tak? No. A w którym miejscu chcesz robić te zdjęcia? No to na 3 maja, będzie ostatnio robiliśmy. Okej, okay. A skoro mamy robić dzisiaj sesję, to jak ty się w ogóle ubrać? Nie miałyśmy się ubrać jakoś bardziej oficjalnie? Weźcie się jej coś powiedz. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Mamy robić te zdjęcia w ogóle? Nie, tak chyba nie. Od naszych przyjaciół z Easy Languages dowiedzieliśmy się, że w ich językach również funkcjonują idiomy, za pomocą których możemy odciąć się od jakiejś sytuacji, w której nie mamy ochoty brać udziału i wyrazić jakąś swoją dezaprobatę wobec niej. Popatrzcie, jak to wygląda w języku niemieckim. Das ist nicht mein Bier. W języku hiszpańskim natomiast. No tengo vela en este entierro. Katalończycy powiedzieliby wtedy, że Importa un raba. W języku angielskim wygląda to tak. None of my beeswax. W Turcji powiemy Beni bağlamaz. Włosi mówią w takiej sytuacji Me ne infischio. A Francuzi Ce ne sont pas mes oignons. Bardzo zaskoczyli nas nasi przyjaciele z Easy Russian, ponieważ po rosyjsku ten idiom brzmi tak. Moja chata z kraju. Polacy, którzy nas oglądają i cudzoziemcy, którzy znają dobrze język polski, pewnie są zdziwieni, bo w języku polskim mamy dokładnie taki sam idiom. Moja chata z kraju oznacza nie mam z tym nic wspólnego. Mój dom stoi na obrzeżach wsi, a co się tam dzieje, to już nie jest moja sprawa. Dimitris z Grecji przysłał nam taki idiom. Nipto tas hiras mu. Jak widzicie, jest to też taki związek frazeologiczny, który my mamy w języku polskim. Umywać od czegoś ręce wzięło się z Biblii i odnosi się do słów
i gestu Poncjusza Piłata, który miał za zadanie osądzić Jezusa, ale ponieważ nie znajdował w nim żadnej winy, powiedział, że nie ma nic wspólnego z wyrokiem, który został na niego wydany. Zwróćcie uwagę, że jest tu jednak różnica w znaczeniu w tych dwóch idiomach. Nie mój cyrk, nie moje małpy to wyrażenie takie dosyć potoczne, którego użyjemy w sytuacjach codziennych, czasem nawet może się wydawać dość obcesowe. Natomiast umywać od czegoś ręce to już zwrot z poziomu kultury wyższej. Możemy go użyć w sytuacjach bardziej oficjalnych, wtedy kiedy chcemy wyraźnie odciąć się od cudzych decyzji i nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. A na dodatek, co najciekawsze w tym idiomie, doszło do bardzo rzadkiej sytuacji, w której idiom z języka polskiego zaczął przenikać do języka angielskiego. W pewnym momencie to stwierdzenie nie mój cyrk, nie moje małpy zaczęło się pojawiać w różnych artykułach, na różnych blogach anglojęzycznych. Na początku w formie takiej ciekawej anegdotki o tym, jakie to śmieszne idiomy mają Polacy, ale z czasem zaczęto go używać w takim znaczeniu, w jakim my go używamy tutaj w Polsce. Nawet z taką adnotacją, że jak mówią Polacy albo jak mówi się w Polsce. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy to użycie się przyjmie. Ale zobaczymy. Mogliście na przykład go usłyszeć w serialu Netflixa Orange is the New Black. Jest tam taka scena, gdzie Red mówi do jednej ze współwięźniarek: nie mój cyrk, nie moje małpy. Jeżeli chcecie zobaczyć ten fragment, to kliknijcie na link tutaj powyżej i koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy kiedyś już używaliście tego idiomu albo spotkaliście się z nim w różnych anglojęzycznych źródłach. To już wszystko na dzisiaj. Teraz koniecznie zajrzyjcie na kanały naszych przyjaciół, żeby posłuchać o innych idiomach. A jeżeli to Wy znaleźliście się tutaj poprzez któryś z innych filmików, to koniecznie napiszcie nam, który z nich Was tutaj doprowadził. A jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, bardzo zachęcam Was, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. W każdy czwartek o 19:00 opowiadamy Wam o języku polskim, o polskiej kulturze. Na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Zapraszam Was serdecznie.